13.30 jest. Możemy puszczać, uwaga, czekamy na komendę startera. Pan Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski, dzisiaj w roli startera. No i wystartowali. Oczywiście my tutaj będziemy cały czas w okolicach.
Nie wiemy od kogo, ale dziękujemy bardzo. Kolejni zawodnicy. Zbliża się zawodniczka z numerem 154. Szukamy. Myślałem, że to oni, ale to nie. Nie, czy końcówka? Tam dziewczyny są, tam. 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 Żeby tam palce nie wkładały, bo tam się pamięć, ile palce tam nie wkładało. Nie. Pani da to. I gorące brawa, kolejni zawodnicy, tutaj taka kilkuosobowa grupa. Heniu! Jest na pewno Heniu! 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 Serdecznie. Nawzajem też tutaj dopinguje. Henruch Szymków, tak. Wywodzący się z Przemysławia. A pochodzący z Rzeszowa. Mieszkający w Rzeszku. Patrząc tutaj na listę uczestników, widzę, że naprawdę z wielu miejscowości państwo tutaj przyjechali dzisiaj biegać. I Rzeszów, i Gorzów, Witnica, Moczydła, Dębno, Białcz, Sulęcin, Lemierzyce, Pamięcin. Naprawdę hojna, tak. Cin. Bardzo wielu zawodników z różnych regionów kraju. Więc ten bieg naprawdę już jest znany w wielu miejscach w naszym kraju. Nagrywa się, bo to się wygasza. A rozpoczynaliśmy od chyba bodajże 6 czy 7 zawodników, którzy 34 lata temu ubiegli. Kolejna zawodniczka, brawo! Pani Małgorzata Molska, brawo! I pani Agnieszka Karda ze Studzionki, brawo! Po sąsiedzku z Przemysławiem właściwie graniczy Studzionka, przecież tak niedaleko, nad samą Wartą. W ogóle jesteśmy na terenach Doliny Warty, także... Brawo! I kolejna pani, brawo. Gorące brawa, dopingujemy, bo jeszcze druga część dystansu. A wcześniej minął linię mety przed panią, pan Dariusz Osiecki. Już widzimy pilota, który prowadzi czołówkę. Pan Szulewicz, pan Zagórny są na... Szulewicz, nie Szulewicz. Tworzą czoło tej stawki. Zagórny Marcin jest na miejscu pierwszym, ale jeszcze chyba nie wszystko się rozstrzygnęło. I Michał Królewicz rywalizuje o zajęcie tego pierwszego miejsca. Za chwilę poznamy ten pierwszy zwycięzców tego 34. biegu śladami wiosny. Teraz bardzo proszę, żeby się odsunąć tutaj, bo zawodnicy będą rywalizować i żeby na wprost mogli przebiec, bo oni już nie będą zakręcali. Pan Zagórny pierwszy. Nie jest Zagórny! Nie, przepraszam.
Pan Zagórny jest drugi, pierwszy był, zaraz spróbujemy to rozszyfrować. Może trochę nam elektronika pomoże tutaj. Pan Wojciech Piwowarczyk z Pyrzyc. Wojciech Piwowarczyk z Pyrzyc jest zwycięzcą. Wiemy, kto dzisiaj wygrał. Wiemy, kto jest na miejscu drugim. Natomiast czekamy na kolejny. I jest na trzecim miejscu Michał Hulewicz z Gorzowa. I mieszkanki gminy Krzeszyca, proszę bardzo, wspaniale sobie radzą. Czekamy na kolejnych zawodników w pięknej, słonecznej aurze. Jak widzimy, nawet pozwala dzisiejsza pogoda już na zorganizowanie sobie takiego mini pikniku na okolicznych łąkach, aczkolwiek nie polecam specjalnie, bo ziemia jeszcze jest zmrożona i na pewno zimno od dołu. Brawa dla kolejnych zawodniczek gminy Krzeszyce. Brawo. Ania, 168. Pana Eugeniusz Kiba. Gratulujemy i pozdrawiamy. I czwarty na mecie zawodnik nam się zameldował. I brawa dla piątego na mecie. Czwartym był pan Edwin Kuszczyk z Międzyrzecza. Brawa dla kolejnych zawodników. Brawo, to jest miejsce 6 i 7, a właściwie ex aequo, i kolejni zawodnicy meldują nam się na mecie. Brawo. I kolejni, brawa dla kolejnych zawodników. Po kolei pan Łangowski Mateusz, pan Pigłowski Dawid Stantocka, pan Patryk Sopata, pan Cezary Walkowski, pan Tomasz Waszczuk ze Szczecina, pan Dariusz Hanczarek z Gorzowa Wielkopolskiego, pan Józef Podberewski. W Przemysławiu chyba zawsze biegał. Nie przypominam sobie takiego biegu, żeby nie było pana Józefa tutaj na trasie biegu śladami wiosny. A na mecie już także pojawił się nam pan Robert Piewra z Ośna Lubuskiego wcześniej. I brawa dla kolejnego zawodnika.
Brawa dla kolejnych zawodników. Brawa dla zawodnika, który ukończył, ale także dla tych, którzy jeszcze przemierzają szlak. I kolejny zawodnik na mecie. Wcześniej zameldowali nam się pan Robert Pawełczyk z Kostrzyna, pan Piotr Majzlik z Dresdenka. A my dopingujemy następnego zawodnika, który już pokonał ten dystans. Na mecie są już pan Wiesław Kotarski, pan Przemysław z Polic, pan Przemysław Bartosik z Barlinka. Brawa dla kolejnego zawodnika, który jest na mecie. I mamy na mecie kolejnego zawodnika. Pan Janusz Dubiel. A wcześniej linię mety minął pan Seweryn Ślesicki z Dębna. A teraz kibice. I brawa dla kolejnego zawodnika na mecie. Jest ich ponad 200, w związku z tym bardzo liczna grupa biegaczy. Mamy następnego. I pierwsza kobieta. Pan Zbigniew Kolic, też bardzo częsty uczestnik biegu Śladami Wiosny. I jest zwyciężczyni w kategorii pań. Za chwilę podamy personalnie nazwiska tych zawodników, ponieważ oni mi się pojawiają na ekranie z pewnym opóźnieniem, ale na mecie na pewno zameldowali się już pan Michał Leszczyński z Deszna, pan Mirosław Wójta z Dębna, pan Zbigniew Kolic, pan Rafał Chciuk z Szyna. I za moment powinna wyświetlić się mi, jest pani Nikolina Szurgocińska z Chojny. Zwyciężyła w kategorii kobiet. A tutaj mamy kolejnych panów. Brawo. Są już na mecie pan Mateusz Wywrocki z Ośna Lubuskiego, pan Grzegorz Wybacz z Gorzowa, pan Łukasz Piszczak z Przynotecka. A my nagradzamy brawami kolejnych zawodników, którzy ukończyli dzisiejszy 34. bieg Śladami Wiosny. I kolejna grupa zawodników. Wcześniej ze Słońska pan Grzegorz Połodzik, następnie pan Jerzy Hołubowicz z Tybinki, pan Maciej Kowalski z Ośna Lubuskiego, pan Janusz Ratajczak z Drawska, pan Adam Musiał z Drawska, pan Błażej Tomczak z Brzozówki, pan Michał Paplicki z Gorzowa Wielkopolskiego i kolejni zawodnicy. Brawo! Na mecie też już pan Krzysztof Sikorski z Międzyrzecza. I brawa dla kolejnego zawodnika, który kończy dzisiejszy bieg. Linię mety minął już pan Grzegorz Pluta z Nowego Czarnowa. Brawa dla kolejnego zawodnika, który mija linię mety. Nie szczędźmy braw za ten wysiłek. Myślę, że każdemu się należą brawa i podziękowanie, bo dzięki ich wysiłkowi i biegowi my mamy odrobinę emocji, takich sportowych emocji. Podobno dzisiaj w godzinach rannych kolejne emocje, tym razem związane ze skokami narciarskimi, ze słyszenia wiem, że nasz reprezentant znowu wygrał po raz kolejny, Kamil Stoch. Kolejni zawodnicy meldują się na mecie.
i jest pierwszy z gminy Krzeszyce, pan Bogdan Kozioł. A wcześniej pan Bogdan Kozioł, brawo! Brawo! Pierwszy zawodnik z gminy Krzeszyce, pan Bogdan Kozioł. A wcześniej na mecie zameldowali się pan Krzysztof Tatarewicz ze Słońska, pan Grzegorz Perka z Dębna, pan Grzegorz Masewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, pan Krzysztof Bukiel z Kostrzyna i kolejni zawodnicy meldują nam się na mecie. I tak będzie aż do ostatniego 200 zawodnika. Kolejnych nagradzamy brawami. Pan Bogusław Kozioł wcześniej z Łukomina, pan Waldemar Lewandowski z Gorzowa, pan Adam Bagiński z Ośna Lubuskiego. Pan Dariusz Zatorski, pan Łukasz Żołyński i jest druga na mecie pani. Druga na mecie pań. Za chwilę uda mi się pewnie zidentyfikować panią, natomiast apel i prośba organizatorów od pomiaru czasu o zdawanie chipów, ponieważ państwo biorąc udział w rozbieganiu, przechodzą przez tematy, jakby odhaczają się po raz kolejny i to trochę psuje tutaj nam organizację, dlatego bardzo proszę o zdawanie tych chipów. Brawa dla następnych zawodników. Drugą na mecie panią, którą państwo dopingowaliście i nagradzaliście brawami, była pani Karolina Borowska z Pucic. A na mecie zameldowali się także tych, których jeszcze nie wymieniałem. Pan Łukasz Żołyński z Kostrzyna, pan Ryszard Grzelak z Gryfina, pan Wojtek Kompanowski z Lubiszyna, pan Krzysztof Kochan z Międzyrzecza, pan Mariusz Zalewski z Strzelec Krajeńskich, pan Ryszard Tomaszewicz z Rzepina, pan Dariusz Czarnecki z Lubniewic, pan Amadeusz Dankowski z Zielonej Góry, pani Agnieszka Jackiewicz z Kostrzyna, to chyba trzecia pani. Czwarta. Przepraszam, być może gdzieś mi umknęło. Pan Krzysztof Strzelczyk z Karska, pan Zbigniew Szczepański z Sulęcina, pan Piotr Kiszewski, pan Michał Przymków z Poznania, pan Łukasz Cieślak z Ośna Lubuskiego, pan Krzysztof Cuch z Międzyrzecza, pani Joanna Tajerling z Poznania, pani Joanna Świątkowska z Gorzowa Wielkopolskiego, pan Mariusz Uniczko Kurek, pan Krzysztof Grzybowski z Gorzowa Wielkopolskiego, pan Karol Cząstka z Żagania, Kinga Wójcik z Żagania. Zapraszamy, pamiątkowy medal. Brawa dla kolejnej pani. Brawo, brawo, mocno bijemy brawa. Na mecie są też pan Sławomir Balcerzak z Ośna Lubuskiego, pan Zbigniew Opłatkowski z Jenina, pani Kamila Kowalczyk z Lemierzyc, pan Tomasz Tomaszewski z Rzepina. Kolejna pani na mecie. Pan Paweł Turbak z Sulęcina. Pani Urszula Romejko z Żagania, pan Andrzej Jesta z Pęckowa, pan Tomasz Stefaniuk z Międzyrzecza. Pan Walery Kowalewski z Kostrzyna i pan Jarosław Jawin z Kostrzyna. Pan Zbigniew Henek z Gorzowa Wielkopolskiego. Pan Dariusz Matła z Ośna Lubuskiego. Bardzo proszę zawodników o oddawanie tych chipów kontrolnych i kolejna grupa zawodników i zawodniczka między nimi mocno finiszująca. W tej grupie byli innymi pan Patryk Klejda z Moczydła, pan Marcin Dreger z Sulęcina, pani Monika Muzyka z Ośna Lubuskiego, pan Bogdan Gabski z Pęckowa, pan Piotr Pawlik z Słubic. Co?
Jak słyszymy, całe województwo jest tutaj reprezentowane. Nie tylko województwo lubuskie, bo i województwo zachodniopomorskie i Wielkopolska. I nawet chyba, bo Rzeszów to jest Podkarpacie. Nie chcę tej chwili się tutaj skompromitować, ale... Kolejni zawodnicy, brawo! Pan Piotr Pawlik z Gorzowa Wielkopolskiego, pan Krystian Sycz z Deszczna. Tutaj cipy. Pan Patryk Ułoszewicz z Deszczna. Pan Zdzisław Piątek z Marwic. Pan Janusz Szydełko z Gorzowa Wielkopolskiego. Pani Ewa Zyganowicz z Chwaszczany. Chwaszczany, poczta gmina Boleszkowice. Pan Maciej Stępiński z Wrocławia. Dolnośląskie, czyli cały nasz kraj. Pan Arkadiusz Iwanowski ze Zwierzynia. Pani Anna Tykińska. Gratulujemy serdecznie. Pan Łukasz Framski z Międzyrzecza wcześniej się też pojawił na linii mety. Pan Bogumił Mądrzak z Rudnicy. Pani Anna Tyczyńska, o której wspominałem. Pani Małgorzata Gruntkowska ze Słońska. Pan Andrzej Jach z Gorzowa Wielkopolskiego, który pochodzi z Przemysławia. Pan Robert Szymański z Gorzowa Wielkopolskiego. Pan Jakub Jaskiewicz pojawił się też już w mecie z Kostrzyna. Pan Kazimierz Gryz z Sulęcina. Pan Krzysztof Adamski z Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejna pani minia linię mety. Pan Czesław Działek ze Starego Polichna. I zobaczmy, jak można rywalizować jeszcze na końcu. Pan Przemek Dankowski z Krzeszyc, pan Paweł Kostka z Ostrowa, pani Monika Matla Fink ze Słubic, pan Rafał Szczur z Krzeszyc. I brawa dla kolejnego zawodnika, który jest na mecie. A linię mety minęła też pani Aneta Agnieszka Goździcka ze Strzelec Krajeńskich. Pan Józef Bytra z tych. Bardzo proszę, żeby zawodnicy oddawali chipy. Bardzo proszę, żeby zawodnicy oddawali chipy, a jeśli jeszcze nie oddali, to nie przechodzili nam przez matę po raz kolejny, bo to utrudnia tutaj weryfikację, więc jeśli jeszcze Państwo nie oddaliście chipu, to nie przechodźcie po raz kolejny przez matę. Tylko gdzieś tam z boku daleko, żeby nam to się nie sygnalizowało, nie odznaczało po raz kolejny. No tak, i możemy teraz już tak oficjalnie podać, że zwyciężczynią dzisiejszego biegu Śladami Wiosny w kategorii kobiet jest pani Nikolina Szurgocińska z Chojny, druga była pani Karolina Borowska, a trzecia Agnieszka Jackiewicz z Kostrzyna. Wśród panów zwyciężył pan Wojciech Piwowarczyk, drugi był Marcin Zagórny, a trzeci Michał Hulewicz. Gratulujemy serdecznie, oczywiście jak się bieg zakończy, to będą wręczane nagrody i medale za i puchary za dzisiejszych zwycięzców. Tak, i mieszkanka gminy Krzeszyce,
mija linię mety i zbiera zasłużone brawa. Na mecie zameldowali się też w kolejności, jakie jeszcze nie wymieniałem, pan Patryk Baran z Witnicy, pani Marta Matusiak z Gorzowa, pan Mateusz Piczak z Przynotecka, pan Bogdan Skórski z Krzeszyc, pan Grzegorz Ciesielski z Rzepina, pan Ireneusz Wysocki z Bledzewa. Teraz pan Jarosław Poznański się zameldował na mecie. A wcześniej byli także Ireneusz Wysocki z Bledzewa, pani Justyna Brzezińska z Kołczyna i pani Elżbieta Suchecka z Witnicy. I teraz w takim przyjacielskim uścisku para biegaczy mija linię mety. Pani Lilianna Żmija ze Zwierzyna. Brawa dla kolejnych zawodników. I brawa dla kolejnego zawodnika. Wcześniej zameldował się pan Adam Lutostański z Witnicy, z Bobowicka, a przed chwilą pan Zenon Siwiński z Witnicy. I następni zawodnicy zmierzają ku mecie. Pan Krzysztof Pniewski z Gorzowa Wielkopolskiego już jest na mecie. Bardzo proszę o oddawanie. Teraz była pani oczywiście, nie Krzysztof. Mówiłem o zawodniku, który był wcześniej. To był pan Krzysztof Pniewski, a później też Krzysztof Babi z Kostrzyna. A pani, która minęła linię mety po tych zawodnikach, to pani Ewelina Bagińska z Górzycy. A następnie pan Michał Szczerba, Mariusz Kopanowski, jeden z Barlinka, drugi z Lubiszyna. Pan Jerzy Żmija ze Zwierzynia. I kilka zawodników, która w tej chwili minęła linię mety. Witkowa Wielkopolskiego. I pan Piotr Lemieszek z Białcza. A teraz następny zawodnik. Musimy chwilę cierpliwości, jak mi się wyświetli tutaj nazwisko, to państwu przekażę. Jeszcze nie mam. To bardzo proszę zawodników, żeby oddawali chipy, które mają. Pan Grzegorz Sikorski z Ostrowa. Także masz dobre zdjęcie na witrynę w sklepie razem z czasem, ale słyszysz, razem z czasem. Także fototapeta, dobre zdjęcie. I brawa dla kolejnego zawodnika, zawodnik z numerem 8, za chwilę będziemy wiedzieli, kto to jest. Natomiast wcześniej na pewno był pan Łukasz Filipiak z Nowogródka Pomorskiego. Przepraszam, ja jestem znajomy. Proszę zawodników, żeby oddawali chipy. Ja cały czas o to apeluję do państwa, ponieważ te chipy są do zwrotu, a brawa dla kolejnych zawodników i zawodniczek. Brawo! To są mieszkanki gminy Krzeszyce, bo one mają wszystkie jednakowe stroje, więc łatwo je zidentyfikować. Brawo dla kolejnego zawodnika, który jest na mecie. Wcześniej linię mety minął pan Marcin Masłowski z Gorzowa, pan Szymon Dominik z Dębna, Kamila Obszalska z Pamięcina i pani Anna Wojciechowska z Witnicy. Brawa! Jest kolejny zawodnik na mecie i kolejna zawodniczka, super! Serdecznie gratulujemy!
Kończyłem na pani Annie Wojciechowskiej, więc teraz następny zawodnik to był pan Andrzej Mikutel z Sulęcina, pani Julita Stopka z Sulęcina, pan Piotr Fabiun z Czciela, pani Marlena Gut z Gorzowa, pan Sebastian Gut z Gorzowa. I kolejni zawodnicy, o których za moment. I brawa dla kolejnej zawodniczki, również z naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach. Brawa serdeczne. A wcześniej na mecie była pani Agnieszka Klejda z Moczydła. Prosimy o zwracanie chipów. To apel do zawodników o zwracanie chipów. I do mety zbliża się pan Szymku, który pochodzi z Gorzowa, a przyjechał tutaj aż z Rzeszowa. Mieszkaniec Rzeszowa, ale wywodzący się z Przemysławia. Na mecie jest też już pani Aleksandra Kuchalska z Lemierzyc. Kolejny zawodnik, brawa! I kolejna para zawodników. Zawodniczka i zawodnik, kolejny zawodnik. Jest na mecie też pan Wacław Paszel z Torzymia, pan Jan Kliczka z Witnicy. Pani Jola Zakaszewska z Witnicy. Brawo. Słyszymy, że jesteśmy blisko końca dzisiejszego 34 biegu Śladami Wiosny, ale jeszcze na trasie jest kilkunastu zawodników. Czekamy na to, aż się nam tutaj pojawią. Ja proszę zawodników, którzy ukończyli już bieg, o zwrócenie chipów. My jesteśmy coraz bliżej zakończenia. Kolejna pani, która mieszka na terenie gminy Krzeszyce. Brawo! Na mecie jest już pan Czesław Romas z Gorzowa Wielkopolskiego. Widzimy jeszcze gdzieś w oddali kolejnych zawodników. Nie widzimy jeszcze karetki, która zamyka cały dzisiejszy bieg. Wiatorami tego biegu. Jak patrzę teraz na to wszystko, co tutaj, gratuluję serdecznie, na to wszystko, co teraz mamy i porównam to do tego biegu sprzed 34 lat, to uważam, że ten bieg naprawdę mocno się rozwinął. Ta pomoc elektroniki, którą ja trzymam w ręce też, bo inaczej bym przecież nie mógł Państwu podawać wszystkich nazwisk zawodników, uczestników tego biegu. I ta cała oprawa, i ten wspaniały zając, który nam tutaj towarzyszy i cieszy oko, i zabawia, i rozgrzewa młodszych zawodników, urósł niesamowicie, tak. Z dumy tak rośnie. Rośnie z dumy, patrząc na to, jak Państwo wspaniale biegacie, jak doskonale dopingujecie, emocjonujecie się tym, co możemy tutaj śledzić i doświadczyć na pewno.
No tak, ale ja tutaj się nagadałem, a nie powiedziałem, że na mecie zameldowała się pani Dominika Andruszko z Krzeszyc, pani Agnieszka Kardasz ze Studzionki, pani Małgorzata Molska z Kłodawy, pan Łukasz Dudziak z Gorzowa Wielkopolskiego. No i pani Anna Dec, która pojawiła się też przed chwilą na linii, na mecie. Brawa serdecznie. A gdzieś tam w oddali ze sceny głównej słyszymy nazwiska sponsorów. Brawo, 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 nie szczęśmy braw. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego biegu dostają pamiątkowe medale. Medale wręcza pan wójt oraz pan poseł Tomasz Kucharski, pan wójt gminy Krzeszyce. Zawsze jest tutaj z nami. Dzisiaj ma to szczęście, że jest wspaniała pogoda, ale nie zawsze tak było i w poprzednich latach musiał tutaj nieźle się namarznąć, czasami zmoknąć i to mu nie przeszkadzało, żeby być tutaj na mecie biegu śladami wiosny. Brawo! Kolejna zawodniczka, zobaczmy w jak wspaniałej dyspozycji udało się pani pokonać ten dystans. Długi dystans, ale myślę, satysfakcja ogromna, że się udało. I kolejny zawodnik jest na mecie, a na mecie już tak jak powiedziałem, skończyłem na panu Łukaszu Dudziaku z Gorzowa, jest pani Anna Dec, o której wspominałem, mieszkanka prawie Krzeszyc, bo Dzierżonny, jest pani Izabela Ordon z Gorzowa Wielkopolskiego, pani Urszula Dreger z Sulęcina, odebrały już tutaj z rąk wręczających pamiątkowe medale. A jeszcze czeka nas też losowanie nagrody, a jeszcze czekają nas przecież nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców, więc tych atrakcji jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wiele. Na mecie są także pan Dariusz Osiecki z Sulęcina, pan Piotr Sondelmajer z Myśliborza i teraz trójka Emilia Apanowicz. A teraz kolejna zawodniczka w sympatycznym geście za chwilę odbierze od pana posła Tomasza Kucharskiego pamiątkowy medal. I w dodatku zdjęcie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim, posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I kolejna dwójka zawodników, zawodniczka, zawodnik z medalami na piersi dumnie kończy dzisiejszy bieg. Pani Aneta Sowińska, pan Adrian Dylewski z Barlinka, pani Sowińska z Gorzowa Wielkopolskiego, oni już swój bieg ukończyli, a my czekamy jeszcze na pozostałych zawodników. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że zabawa jest fantastyczna, wspaniała, przynosząca wiele radości, bez względu na zajęte miejsce, każdemu z zawodników, bo to jest ogromna satysfakcja, wygrać ze samym sobą, czyli pokonać zmęczenie, pokonać, włożyć ten wysiłek ogromny w bieganie. A tu zobaczmy, mama i przy pomocy córki najprawdopodobniej też kończy bieg doskonałej dyspozycji. Zachęcamy, żeby przyłączyć się do tego klubu biegaczek z gminy, z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach, ale i sporo biegaczy z Kołczyna i innych miejscowości. Naprawdę
bardzo fajna zabawa, możliwość spotkania się, częstego oderwania się od tego zgiełku codziennego życia, a myślę, że wkładany wysiłek sprawia, że po pewnym czasie uzależniamy się od tego wysiłku. No właśnie. No i proszę Państwa, przyjęło się, że bocian to jest oznaka wiosny. I mamy na stodole, stoi piękny bocian zabudowania, czyli wiosna już do nas przyszła. Być może ten bocian został tutaj nakłoniony do lądowania, bo zobaczył, że w Przemysławiu coś się dzieje. Jest tak wesoło, jest ruch, czyli można tutaj bezpiecznie wylądować i zamieszkać, bo tutaj jest przyjemny klimat, fajna atmosfera. A już sobie teraz poleciał. Szuka pewnie jakiegoś czegoś do zjedzenia, bo na dachu tej stodoły pewnie by nie znalazł, więc wyląduje pewnie gdzieś na polu. I brawo, brawo dla kolejnych dwóch zawodniczek. A bociany mają zawodnika. Brawo, 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 brawo. Bardzo proszę przejść przez matę, odhaczyć się i zebrać ogromne, zasłużone brawa. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy i mamy jeszcze naszych ratowników, którzy dbali o to, żeby bezpiecznie nasi zawodnicy pokonali ten dystans. A dystans przecież niełatwy. Pogoda dopisała, aczkolwiek warunki chyba nie były specjalnie łatwe, ponieważ po tym mocnym przymrozku odwilż spowodował, że na pewno było ślisko. Ja Państwu dziękuję. Na scenie głównej za chwilę będziemy wręczali nagrody i puchary dla zwycięzców. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Proszę o przejście w tą centralną część przy sali wiejskiej w Przemysławie. Dziękuję serdecznie. To nie wiedziałem, że taką tradycję mamy. Jak tam obóz przeżył? Udało się? Tak, tak, tak. Ale jak ja już sobie opowiadam, ile tak, jak się w domu kultury. Jak już dobra. Koniec? Jeszcze sześć osób. Sześć osób jeszcze? Jak daleko? Nie, no to już jedna coś jest. Pięknie. Bo ja za taki nie ten, bo ja za buszę troszkę. I jeszcze jeden zawodnik, brawo.